Termofol. Witajcie, nazywam się Kamil. Dzisiaj opowiem o naszej aplikacji Termofol Smart, dzięki której Wasz dom, biuro, pensjonat czy hotel stanie się naprawdę smart i eko. Wyobraźcie sobie sytuację, gdy wracacie do domu po kilku dniach nieobecności. Jest grudzień, temperatura na dworze poniżej 5 stopni Celsjusza. I zastanawiacie się, ile czasu zajmie Wam ogrzanie domu do temperatury, powiedzmy, 21 stopni. Na pewno ostatnią rzeczą, jaką chcielibyście robić, to jeść posiłek w zimnej kuchni albo oglądać ulubiony serial na Netflixie w oczekiwaniu na to, aż Wasze ogrzewanie w domu wreszcie będzie pracować optymalnie. A gdyby tak to uprościć i móc jeszcze zdalnie, w czasie powrotu do domu, wysłać za pomocą smartfona przez dedykowaną aplikację dyspozycję, by Wasze grzejniki konwektorowe szybko nagrzały pomieszczenie. I gdy wchodzicie do domu, od razu macie w pomieszczeniach temperaturę taką, jaką sobie wybraliście. Oczywiście to jedna z podstawowych funkcji. Natomiast z aplikacją Termofol Smart możemy korzystać z wygodnych rozwiązań w zakresie sterowania urządzeniami grzejnymi, począwszy od gotowych funkcji, jak harmonogram dobowy, tygodniowy, uproszczony tryb eko czy wakacyjny, z autonomiczną funkcją oszczędnościową, którą można uruchomić, gdy przez dłuższy okres nie korzystamy z ogrzewanych pomieszczeń. Możemy również tworzyć własne scenariusze automatyzacji, wykonywane przez sterowane aplikacją urządzenia. W tym krótkim filmie opowiem, z jakimi urządzeniami współpracuje aplikacja Termofol Smart i jak ją poprawnie skonfigurować. Aby możliwe było zdalne sterowanie urządzeniami grzewczymi i ich sterownikami z systemów grzewczych, muszą zostać one połączone z wewnętrzną siecią Wi-Fi działającą w paśmie 2,4 GHz. Należy zainstalować aplikację Termofol Smart na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon czy tablet. Aplikacja ta umożliwia pełną kontrolę urządzenia grzewczego lub ich grup za pośrednictwem termoregulatora. Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika ustawienia są zapisywane w chmurze danych i tam przechowywane do ponownych zmian z poziomu aplikacji lub panelu sterowania. W przypadku zaniku napięcia, a po jego powrocie, następuje przywrócenie stanu urządzenia sprzed jego zaniku. Aplikacja pozwala na grupowanie urządzeń grzewczych w ramach trzech schematów: pomieszczenie, dom, rodzina. Pozwala to na wyodrębnienie grup urządzeń, dla których realizowane będą odrębne tryby pracy oraz scenariusze automatyzacji, a także określenie grup użytkowników z dostępem do ich zmiany. Najbardziej popularnymi zastosowaniami z użyciem aplikacji Termofol Smart są dostępne w naszej ofercie wewnętrzne i zewnętrzne panele grzewcze na podczerwień, grzejniki konwektorowe, termostaty z funkcją Wi-Fi, które kontrolują pracę urządzeń grzewczych, jak maty grzewcze czy folie grzewcze na podczerwień. Do celów tej prezentacji wykorzystamy cieszący się ogromną popularnością dostępny w naszej ofercie grzejnik konwektorowy TF1500 Wi-Fi. To uniwersalne i nowoczesne urządzenie grzewcze o atrakcyjnym designie przeznaczone jest do ogrzewania pomieszczeń o standardowej wilgotności powietrza, jak sypialnia, salon czy pokój biurowy. Cechuje się wysoką skutecznością grzewczą oraz kompaktowymi rozmiarami. Zaprezentuję teraz, jak połączyć grzejnik z siecią Wi-Fi oraz skonfigurować połączenie z aplikacją Termofol Smart. Samą aplikację pobieramy ze sklepu Google Play w wersji na Androida lub App Store w wersji na urządzenia Apple. Jeśli to jest pierwszy nasz kontakt z aplikacją Termofol Smart, to zakładamy konto zaraz po uruchomieniu aplikacji na smartfona, podając numer telefonu lub adres e-mail. Po zweryfikowaniu konta za pomocą otrzymanego kodu możemy przystąpić do konfiguracji aplikacji. W pierwszej kolejności definiujemy nazwę domu i rodziny oraz lokalizację. Zdefiniowanie lokalizacji jest istotne, ponieważ pozwala aplikacji na korzystanie z dostępnych online serwisów pogodowych. Teraz możemy przejść do dodania urządzenia, którym chcemy sterować. W prawym górnym rogu aplikacji klikamy plus. Zanim przejdziemy dalej w konfiguracji aplikacji, musimy przygotować urządzenie do połączenia z siecią Wi-Fi. W trybie standby naciskamy górny przycisk po prawej stronie przez około 5 sekund
do momentu, aż ikona Wi-Fi zacznie mrygać szybko. Oznacza to, że w tym momencie grzejnik został wprowadzony w tryb wyszukiwania sieci Wi-Fi i jest gotowy do sparowania z aplikacją. Teraz w aplikacji przechodzimy do następnego kroku. Naciskamy ikonę Dodaj urządzenie. Na kolejnym ekranie pojawi nam się nazwa sieci Wi-Fi. Aplikacja nas poprosi o dodanie hasła naszej sieci domowej. Po wpisaniu poprawnego hasła klikamy przycisk Dalej. Teraz aplikacja przechodzi w tryb skanowania, aby odnaleźć nasz grzejnik w sieci lokalnej. Skanowanie urządzenia trwa około kilku sekund. Jeśli wszystko zostało dobrze przeprowadzone, pojawi nam się nazwa naszego grzejnika w urządzeniu. W aplikacji mamy możliwość włączenia i wyłączenia urządzenia. Kolejna ikona to zmiana parametrów grzania. Połowa mocy grzałki lub cała grzałka. Kolejna ikona to blokada rodzicielska. Jeśli zablokujemy urządzenie w aplikacji, to przyciski dotykowe na grzejniku nie będą reagowały. Ostatnia ikonka to ustawienie zegara. Tutaj nasz grzejnik może pracować od 1 godziny do 24 godzin. Aby sterować zmianą ustawienia temperatury, grzejnik musi być stale włączony. Temperaturę zmieniamy plusem lub minusem. W prawym górnym rogu klikamy trzy kropki, gdzie przechodzimy do ustawień zaawansowanych. Możemy tutaj zmienić nazwę grzejnika, przywrócić ustawienia fabryczne lub jeśli jest dostępna aktualizacja, możemy ją pobrać dla naszego urządzenia. Do aplikacji możemy podłączyć kilka grzejników. Jeśli już mamy dodane wszystkie urządzenia, możemy pobrać aplikację na inny telefon. Tam za pomocą naszego loginu i hasła możemy dodać wszystkie grzejniki i sterować nimi z dowolnego telefonu. Gdy już wszystko podłączymy, wtedy mamy możliwość sterowania grzejnikiem z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć GSM. W aplikacji mamy również programowanie tygodniowe i programowanie weekendowe. Załóżmy, że pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Podczas naszej nieobecności w domu nie chcemy zbytniego wychłodzenia pomieszczeń, a w czasie snu preferujemy temperaturę niższą niż ta, której używamy w trybie komfortu. Na weekend wyjeżdżamy i wracamy dopiero w niedzielę. Oczywiście to proste założenie. Świadczy o dość uporządkowanym trybie naszego życia, a wszystkie odstępstwa od tych zasad możemy zawsze zdalnie z dowolnego miejsca na ziemi korygować. Zatem w godzinach od 8 do 16 ustawiamy temperaturę 16 stopni Celsjusza. Od 16 do 22 na przykład 21 stopni Celsjusza. A od 22 do 8 rano, by w naszej sypialni nie było zbyt gorąco i nie utrudniało nam to procesu zasypiania, temperaturę 18 stopni Celsjusza. Na weekendy, kiedy nie jesteśmy obecni w domu, ustawiamy tryb ekonomiczny, zmniejszając ogrzewanie na przykład do temperatury 15 stopni Celsjusza, by jednocześnie niepotrzebnie nie nagrzewać, ale też zachować umiar i zbytnio nie wychłodzić pomieszczeń. Oczywiście na 2 godziny przed naszym powrotem możemy ustawić preferowaną przez domowników temperaturę, tak by zastała nas przyjemna atmosfera. Jeśli wyjeżdżamy na dłużej, na przykład 2-tygodniowe ferie zimowe, ustawiamy na cały ten okres tryb ekonomiczny, który w czasie powrotu zmieniamy na komfortowy. Jak już wspomniałem, aplikacja Thermofall Smart działa z większą ilością urządzeń. Współpracuje zatem z promiennikami ceramicznymi na podczerwień, stalowymi, szklanymi promiennikami łazienkowymi, promiennikami zewnętrznymi czy też termoregulatorem TF Wi-Fi z systemem grzewczym opartym o maty grzewcze lub folie grzewcze na podczerwień. Wszystkie wymienione produkty dostępne są w naszym sklepie online. Tak wygląda nasz termoregulator TF Wi-Fi. Jego instalacja jest prosta i intuicyjna i zaraz po podłączeniu do sieci w zestawie na przykład z folią grzewczą na podczerwień jest gotowa do pracy. O zaletach korzystania z tego termoregulatora w połączeniu z folią grzewczą o szerokości np. 100 cm i mocy 220 W na metr kwadrat opowiem Państwu następnym razem. Powiem też, jak zaoszczędzić blisko 50% wydatków w stosunku do ogrzewania podłogowego opartego o maty grzewcze. Zapraszam do oglądania kanału Thermofall na YouTubie i dzielenia się opiniami o naszych produktach na Facebooku.